Hej, z Redux, witam was w kolejnym odcinku z gry Euro Truck Simulator 2. No tak, widzę, znowu miałem przerwę, akurat byłem wyjechany, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Ale też już na szczęście nigdzie nie wyjeżdżam już. Więc będę nagrywał standardowo chyba 2-3 odcinki tygodniowo. Chyba, że coś się zmieni oczywiście znowu, ale... Chyba nie sądzę. Zacząć uciec, czy będzie konfiguracja działała, bo widzę, że mi się ten Windows aktualizował znowu. I pad mi się instalował na nowo. Ale sądzę, że będzie chyba dobrze. To się ładuje długo. No i dobra. Uszkodzeń mamy 7. Mapka. Coś w Szczecinie masz, a czyli Świnoujście i Nowogard dzisiaj zrobimy chyba. No i Koszalin. No i może Koszalin, to jest szczerze, wszystkie trzy miasta blisko siebie są. Oj, się przycina trochę, dobra. A, dlatego przecież wszystkie znaki mi się dały dodawać. Zaznaczenia dróg raczej konkretnie. No i na wycieczce... Na wycieczce... No, szczerze, jakbym na wczasach, to też odwiedziłem właśnie Pragę. Powiem, że ładne miasto. No. No dobra, czyli musimy szukać Świnoujście, Nowogard, Koszalin. Jeszcze chyba coś było, co tak pamiętam. A jeszcze Cieszyn mamy. O, Cieszyn to jest na samym końcu. No dobra, zobaczmy rynek przesyłek. Szczecin, Malmo, Gorzów. Chyba, że sobie pojedziemy na innej zasadzie. To jest bliżej. Gdzie to jest bliżej? Z czego patrząc, tu nie ma trasy ze Szczecina bezpośrednio. Co pojedziemy do serwisu. Oj, nie. No, pojedziemy sobie do Nowogardu do serwisu. Się zaskoczę, czy działa pad bezproblemowo. Prosto w ucho. A, działa wszystko bez zarzutów, nie ma żadnych problemów. Kurde, syrena okrętowa prosto w ucho. Moment, o, lagi. Chwila. Gdzie to jest wyjazd? A, już widzę bramę. Czekać tędy. Szczerze, nie szło otworzyć tej bramy. Się wepnąłem, powiedzmy, nawet bardzo, ale bez żadnych uszczerbku. No i to będę przejeżdżać przez pół godziny, przez przejazd, aż będzie jechał kolejny pociąg.
ogóle nie wiem, gdzie on jechał. Jeżeli go nigdzie nie ma. Ooo. Chodziło zielone, ale mogę nie zdążyć przejechać. Godzinka tylko 9 minut. 71 km do celu. To będzie szybko. Oj, oj, oj. No dobra, dobra, ale bez przesady jednak. Jednak z umiarem. Razy. Trochę dziwne to kraj. Że ten zabudowany był, to jest najlepsze. A tu 60. 50. Przestało padać. To cud. Ale powiem, jaka to wycieczka udana była, że... Znaczy w czasy bardziej, to nie wycieczka. To nie były żadną grupą organizowaną. No jeszcze wczoraj, jeszcze przed wyjazdem na Śnieżce byłem. Drapałem się na samą górę. Fajnie, że pogoda była. Bez zarzutów. Jestem bardzo zadowolony. Jakie zlecenia tu będą? No jak nie, to po prostu będziemy dzisiaj objeżdżać bez naczepy. Aby pojechali za mną, to rzeczywiście by się rzucili na... Polska rzeczywistość. To mi się to znaczy, w sumie czeka to, jak wszystko będzie przejeżdżało. No jedziemy. Myślałem, w takiej chwili się zastanowiłem, czy to nie jest jakaś atrapa. Tak stał długo.
Nowogard. Jest także DLC, ten jest takie nowe DLC z dampami, ale on jest tylko do skani, no to mi się tu nie przydał, chyba nie jeżdżę skanią. Nawet tu parking rozkopany musi być. Dobra, to było niepotrzebne. Dobra, tu jest tu wjazd. Dobra, gdzie tu jest wjazd? Tam był wjazd. Naprawiony, że przymknę na to oko. Nie wiem, bo za ten płotek, który jest tak potrzebny. Ciężki może to środek. No i dobra, to jest, no tak widzę, spać się za będzie chciało. Więc wyśpimy. 12 w nocy. Babka. Rynek przesyłek. Nowogard. London Riga. Basenie. Nie. A, no czyli jedziemy sobie. Aha, mapka. Czyli jedziemy sobie do Świnoujścia. Na przykład nasz cel to będzie. Sobie wybierzemy Biedronkę. Biedronka to nasz cel. Ale najpierw się prześpimy, żeby był dzień, bo już mam dosyć w nocy jest. Nie widzę całych szczegółów gdzie. No, już do Cieszyna będziemy jechać z ładunkiem, bo to już było przez przegięcie, to bym miał jechać pusty. Dobra, tutaj taki fyrtel, to mogę sobie pozwolić. No nie, normalnie bez jaj. Taki krawężnik. A czekaj, to jest duży ruch dosyć. O, nie. Co widziałem, będziemy promem płynąć w Świnoujściu. Zobaczmy, jak to będzie płynął ten prom. Pewnie będzie sobie, tradycyjnie będzie jakiś duży. Hmm.
Szczerze teraz patrzę, że przejechał całe miasto i w ogóle... I było, że nic nie odkrył więcej. Co z tym się tam jest? Nic nie jedzie, a i tam nie jedzie. Też mam czerwony. To się długa zmiana była. Frajerzy. Nie wiem, się też wkantolili do tego transita. Nie zdążyliśmy tego. No nie, skończy się szybko. No nie, zjechał mi. Się podwójna ciągła cały czas musi być. Dobra, jeszcze się tu skręcił. Pociąg stoi, widać jakiś towarowy. Oj, stój! No. Ty, oj, zapało, kurwa, że widzisz, że... Widzisz, że wjechałem? O nie, pewnie nie wiem, jeszcze wjechał. Chyba mógł się zatrzymać. Ja już szczerze stałem, no ja stałem, to bym nie wjechał. Dude.
centrum, to jest dobre. Powiedzmy, jakiś to promek jest, no. Co jest? Dobra. Myślałem, że to jakaś animacja będzie, czy coś. Wolny jak ta. Kurde. Był zapalony silnik. Kamarki są dosyć w tych ulicach. Ciekawe, czy w tym życiu coś jest. Chciałbym się Biedronki odwiedzać. A, światło jest dopiero, zobaczyłem. Myślałem, że on hamuje sobie znowu dla przyjemności. Dużo przejechałem, czy to nie da się zmienić. Przejechać razem. Oj. No i długo się paliło zielone dosyć. Kurde. Ten coś się jara. Podjedziemy zobaczyć, co mi się pali. Na dachu musiał. Dachu się ten dyja, czy jest skąd widzę. Coś tam się jara. Się jara. Kurde, niby widać, ale tak nie do końca widać. Ja tu muszę pojechać tu.
Włączę inną kamerę, co lepiej wie. Przynajmniej w ogóle się cały blok. Powiedzmy, że jakaś atrakcja turystyczna jest. Szczerze myślałem, że on się zatrzyma, ale... Myliłem się. Myślałem, że się zatrzyma. Ale kurde, stój, że widzi, że jadę. Nie, już musi jechać. Ja idziemy do Biedronki na zakupy. Co to było? Nie, myślałem, że zahaczyłem sufitem. Czyli tu nie tankujemy już. Nie polecam tej stacji nikomu. Wielki minus. Będzie specjalnie zrobili tu serwis otworzyli. Omijamy tę stację. Zerknijmy mapkę. Już mam prawie pół godziny nagrania. Łódź nie. Zamość nie. Może pojedziemy się do Koszalina na dzisiejszy odcinek. I tak skończymy go wtedy w Koszalinie. Też musiał jechać, nie mógł. Nie mógł. Znaczy, nie mógł nie jechać, o. Czy ten sam prom? Kurde, sam prom. Porferis, to mi.
Gdzie miał jechać? A miałem tu jechać, się to serią domyślałem. Że co? Czyli jednak miałem jechać po prostu. Nawigacja źle pokazuje. No, to mi pokazywało pod prąd tam jechać. Godziny 7 minut 160 km. Tu jest 120 na tej drodze. Ograniczenia są zajebiste. I tu 50 teraz jest. Nie, że pojedzie gdzie indziej, nie pojedzie prosto. Muszę pojechać prosto. I proszę na koszali nie idzie, myślałem. Czyli to tylko dzisiaj tak zwana trasa dzisiaj jest bezzarobkowa, tylko same straty, bo dwa razy w serwisie były, wiesz. Tylko jeszcze nie tankowałem jeszcze. Co, na paliwo jeszcze nie wydałem dzisiaj. Więc zdroje, bo to było czymś się dawało. No nie, nie zmieściłem się. Stój. Dupek. Myślałem, że mogę trochę ciągu w lewą stroną minąć. A nie, to tym razem chyba światła są. Eps. No i teraz nie będę cały czas za nim jechał. Co to był za klan? Ciul wie.
może być pechem, ale... Kurwa mać. Miałem, że zbyt na trzeba, a nie. Kurwa, krzaki, ciotko drogi. Ciekawa. Nie powiem, że nawet coś się jara, tylko z kominy. O, dziwnówek. Odkryliśmy przy okazji miejscowość. Takaś ukryta miejscowość, której nie widać tego punktu na mapie. Widzicie jakieś pozytywy. No ale zobaczmy. No, żebym się nie spodziewał, że się zatrzymać. No. Myślę szczerze. Zapomniał o nim, że on dostał. Że chociaż w tym, w koło, ja dobrze do Koszalina, ja w Koszalinie będzie do Cieszyna. Ja chyba Cieszyn to był. Oj. Myślałem, że on też mi wyjedzie tu w moją stronę. Warto mieć się akurat. O dziwo nam się udało przejechać na przez przejazd kolejowy bez pociągu. Znaczy, zawsze. Naprawdę też jadę, zawsze przejazd się zamyka. Stoję i czekam, głupi. 12 minut zostało. Wow. A, jesteśmy w Koszalinie. Szczerze, nie spodziewałem się tego. Chociaż nie dostaliśmy mandatu za czerwone światło. Zielone, dobrze. A tak szczerze powiem, że było niepotrzebne.
chłopa maluchem zatrzymali. O jest. Czekaj, co on wywinął? Idziemy na placyk. Dobra, skończymy tutaj. No tak. No dzisiaj dużo żeśmy nie zrobili. Jaś mi go bez sensu, żeby chodził. No. No to wtedy. Wielkie dzięki za wspólną podróż. Pozdrawiam. Redux. Cześć.